Natomiast przechodząc tutaj, doktor Rust, mieliśmy z nim pewną wymianę odnośnie do tego, jaki temat wybrać wykładu. Ja protestowałam, że nie tylko i wyłącznie relacje polsko-białoruskie, które są chyba w jednym z najgorszych miejsc, zwłaszcza w ciągu ostatniej dekady, tak można byłoby śmiało zaryzykować taką tezę. Stanęło, że Białoruś pomiędzy Polską a Rosją. I w zasadzie oczywiście to jest trochę publicystyczny tytuł, bo nie ma w tym momencie możliwości ani porównania pomiędzy tymi dwoma państwami, mam tu na myśli Polskę i Rosję, nie ma możliwości z tego powodu, że Białoruś jest dużo mocniej zintegrowana oczywiście z państwem rosyjskim. Oba państwa tworzą państwo związkowe, oba państwa pozostają w ścisłym sojuszu militarnym, oba państwa są powiązane ze sobą bardzo mocno gospodarczo. To nie jest też tak, że Rosja nie jest zupełnie zależna od Białorusi, o czym może za chwilę. I oba państwa mają bardzo silne więzi, również polityczne. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię polską, gdyby doszło do demokratyzacji Białorusi, czego w zasadzie chyba sobie wszyscy życzymy, to na pewno Polska byłaby bardzo ważnym odnośnikiem dla tego państwa, ze względu choćby na proces transformacji. Tutaj nie ma co się oszukiwać, zarówno chodzi o te dobre cechy transformacji i grzechy transformacji. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że na pewno Polska byłaby orędownikiem wsparcia procesów demokratyzacyjnych na Białorusi. Ale teraz wracając, dlaczego pomiędzy tymi dwoma państwami zawsze historycznie tak było? Białoruś ma z tym też pewien problem, nawet prowadząc własną politykę historyczną, bo zdarzają się na przykład takie miejsca, gdzie z jednej strony można znaleźć pomnik Kościuszki, z drugiej pomnik Suworowa. Dla tych z Państwa, którzy niekoniecznie pamiętają historycznie, Suworow w tłumie powstanie kościuszkowskie, takim dużym uproszczeniu. I na pewno próba zlepienia eklektycznego tej polityki historycznej pokazuje, że zawsze były to dwa ośrodki, w sensie Polska i Rosja, do których albo bardziej na zachód, albo bardziej na wschód ciążyła historycznie Białoruś. Natomiast wracając już też do kwestii współczesności. Do sierpnia ubiegłego roku, czyli do dnia wyborów prezydenckich, a w zasadzie tygodnia, który nastąpił po tych wyborach, można było odnieść wrażenie, że stosunki polsko-białoruskie są na fali wznoszącej. Oczywiście tą wznoszącą falę spowolniła bardzo mocno epidemia koronawirusa, bo już ubiegły rok w zasadzie było wyhamowanie dotychczasowych, dość częstych kontaktów dwustronnych. No i wyhamowanie, takie w zasadzie oczekiwanie ze strony Polski, ale ze strony Unii Europejskiej, na to, co się zdarzy w trakcie kampanii wyborczej i potem w wyborach prezydenckich na Białorusi. Tu jeszcze warto wspomnieć, że pod koniec lipca, jeśli mi pamięć nie mylę, bo to był 30 albo 31 lipca, rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych obydwu państw, czyli ówcześnie Jacek Czaputowicz i minister Władimir Makiej. Odbyła się ta rozmowa z inicjatywy polskiej i w zasadzie było tam dość dużo powiedziane, to znaczy między wierszami Polska sugerowała cały czas, że od sposobu przeprowadzenia wyborów, od sposobu, w jaki zachowa się białoruska władza, jeśli na przykład napotka dość duży opór społeczny czy demonstracje społeczne, co w zasadzie już wtedy można się było tego spodziewać. Od tego będzie zależała przyszłość relacji pomiędzy Polską, pomiędzy państwami zachodnimi, a Białorusią. To, co się wydarzyło bezpośrednio po wyborach, myślę, że wszyscy Państwo doskonale wiecie, śledziliście. No i wtedy też powstała ta dychotomia pomiędzy Polską a Rosją, to znaczy Aleksandr Łukaszenka oskarżył złe NATO o grzechotanie gąsienicami czołgów u granic Białorusi, oskarżył Polskę i Litwę przede wszystkim o to, że chcą podważyć porządek konstytucyjny na Białorusi, że ingerują wewnętrzne sprawy tego państwa, że dążą do obalenia porządku politycznego. I w zasadzie od tamtej pory można mówić o tym, że w stosunkach polsko-białoruskich, czy w zasadzie białorusko-polskich było tylko gorzej. Czy to jest ważne w kontekście stosunków Białorusi z Rosją? Tak, to jest ważne w tym kontekście również, dlatego że Aleksandr Łukaszenka, wskazując na zagrożenie płynące ze Zachodu, czyli z Polski, ale też z innych państw NATO, po pierwsze
wpisał się w pewną narrację, którą od dawna słychać z Moskwy, mówiącą o tym, że to Sojusz Północnoatlantycki pozostaje głównym potencjalnym przeciwnikiem Rosji. Ale też była to próba uzasadnienia ze strony Łukaszenki tej prośby o pomoc, o którą on się zwrócił do rosyjskich władz, o to, żeby Moskwa wsparła go w jego wewnętrznej polityce. Coś, co w zasadzie w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo absolutnie podważa to pozycję ówczesnego prezydenta, bo wtedy jeszcze uznawaliśmy, że Aleksandr Łukaszenka był prezydentem Białorusi, wybranym w sposób kulawy, ale jednak za prezydenta go Polska i inne państwa UE na to uważały. To oczywiście było bardzo mocno w sukurs Rosji. Myślę, że na Kremlu z wielką radością odebrali ten telefon, niestety. Bo też warto odnotować, że w tych poprzednich dwóch latach, kiedy te stosunki polsko-białoruskie były całkiem dobre, zaczęły się rodzić pewne projekty, które mogły spowodować zwiększenie niezależności Białorusi od Rosji. I tutaj mam na myśli kwestie zarówno typowo gospodarcze, czyli historia związana z alternatywnymi wobec Rosji dostawami ropy naftowej, gdzie rozmowy były bardzo zaawansowane, to też trzeba podkreślić, oraz kwestie polityki historycznej. I wracając do kwestii ropy naftowej, w 2019 roku była, przepraszam, w 2018 roku wydarzyła się awaria w rosyjskim systemie ropociągu Drużba, który zanieczyścił ropę naftową płynącą do Białorusi i do Polski. To wymusiło na spółkach z jednej strony Orlenie i Perm Przyjaźń, z drugiej strony Białniech Techimie dość ścisłą współpracę związaną z oczyszczeniem ropociągu, bo to, jak się okazało, nie była prosta sprawa. No i się okazało, że coś, o czym mówili inżynierowie, że jest możliwe, a nie do końca chyba chcieli w to uwierzyć politycy, czyli tak zwany rewers fizyczny na tym ropociągu, jest możliwy. A więc zabłysła pierwsza idea, że w takim układzie może Białoruś nie musi być całkowicie uzależniona od sprowadzenia ropy tylko i wyłącznie z kierunku rosyjskiego, skoro ropociąg Przyjaźni można przystosować do transferu tego surowca w drugą stronę. Problemem się okazało to, że ten rurociąg nie był dostosowany do jednoczesnej pracy w awersie i rewersie. Ale Perny Przyjaźń po dłuższych negocjacjach z Białorusinami taką decyzję podjął, to znaczy chodzi o odcinek między rafinerią w Płocku i granicą polsko-białoruską, czyli miejscem, które nazywa się Adamowa Zastawa. Jak Państwo będziecie zwiedzać, to można zobaczyć te duże silosy, gdzie się znajduje ropa naftowa. Dlaczego o tym mówię? To był projekt dość istotny, dlatego że Białoruś wtedy oficjalnie ogłaszała, że będzie gotowa sprowadzać nawet do 40, a w niektórych sytuacjach nawet i do 60% surowca alternatywnego wobec rosyjskiego. Nie tylko za pośrednictwem ropociągu Przyjaźń, ale on był bardzo dogodną drogą. No i też druga rzecz, czyli współpraca między Orlenem a Białniechtichimem, która była związana z tym, jak i czym zastąpić ropę rosyjską, bo w Polsce już to zrobiono, tak? To znaczy rafinerie, które pracują w Polsce, zwłaszcza rafineria w Płocku, ona była dostosowana do rosyjskiego surowca, a mniej więcej była zbudowana w podobnej technologii jak rafinerie białoruskie. I tutaj wiem, że to w ustach politologa może zabrzmieć nieco dziwnie, ale kwestie zawartości, tak, znaczy jakości ropy naftowej, tego, czy to jest ropa lekka, czy to jest ropa ciężka, jakie ma w sobie składniki, oprócz tych, które można wykorzystać do paliw. To są rzeczy bardzo ważne i w zasadzie wpuszczając nie taki surowiec, który by rafinerii, można całą instalację zwyczajnie zepsuć. Więc interes był po obu stronach. Co więcej, interes był tu też we współpracy paliwowej pomiędzy Polską i Białorusią, dlatego że na Białoruś produkuje zbyt dużo diesla na przykład na swoje potrzeby, który z kolei cieszył się dość dużą popularnością w Polsce. A to z kolei wszystko również nakręcało pewne rozmowy nie tylko z państwami Zatoki Perskiej, jak choćby Arabia Saudyjska, ale też nakręcało rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, bo to Stany oferowały możliwość dostarczania ropy drogą morską i zapewnienia tych dostaw do Białorusi.
A od tego była już wbrew pozorom bliska droga do innego dialogu, który się toczył w tym czasie mniej więcej, czyli dialogu w sferze bezpieczeństwa. Właściwie on się odbywał w pewnym czworokącie, czyli Polska, Białoruś, Ukraina i Stany Zjednoczone. Natomiast Stany też miały swój długofalowy interes w tym, żeby za pośrednictwem Polski, przy udziale Polski, Białorusi tą współpracę w sferze bezpieczeństwa oferować. I to też było widoczne choćby w ramach NATO, kiedy jeszcze w zeszłym roku bardzo mocno w kwaterze głównej zastanawiano się i w zasadzie było bardzo blisko do tego, żeby podpisać umowę o współpracy pomiędzy Paktem a Białorusią. Do tego nie doszło ze względu właśnie na wybory i rezultat wyborów prezydenckich na Białorusi. A z drugiej strony polityka historyczna, o której wspomniałam, czyli choćby świętowanie urodzin Kościuszki w ubiegłym roku, które się odbyło w lutym przy udziale ministra spraw zagranicznych Białorusi, ministra spraw zagranicznych Litwy, ambasadora Polski w Mińsku i chargé d'affaires Stanów Zjednoczonych. Myślę, że Rosjanie nie byli zbytnio pocieszeni, że akurat też w takim układzie państwo postanowiło świętować. I to się wydaje rzecz taka teoretycznie błahostka, ale jednak nie. To jednak pokazywało, że na Białorusi może nastąpić również pewna zmiana myślenia politycznego o tym, jak podchodzić do swojej historii, do tego, że jednak Białoruś jest zakotwiczona w Europie Zachodniej. A zatem po prostu mogło pójść również zmiana polityki zagranicznej. To wszystko w Rosji się oczywiście bardzo nie podobało. Natomiast naówczas Rosjanie nie bardzo mieli też możliwości reakcji, bo z drugiej strony Aleksandr Łukaszenka doskonale wiedział, których czerwonych linii przekroczyć mu nie wolno, czyli nie wolno było mu przekroczyć linii pod tytułem uczestnictwo Białorusi w Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym i nie wolno było przekroczyć linii związanej z innymi projektami integracyjnymi, jak Euroazjatycka Unia Gospodarcza, już o państwie związkowym nie wspominając. W tym też czasie, czyli właśnie mniej więcej końcówka 2019 roku, Białoruś odrzuciła coś, co Rosja proponowała, czyli projekt mniej więcej 30 map drogowych pogłębionej integracji pomiędzy obydwoma państwami. Odrzuciła ten projekt Białoruś dlatego, że nie wpisywał się w jej interesy, to znaczy gdyby został przyjęty w takim kształcie, jaki proponowała Rosja, oznaczałby to dość duże zmiany w systemie prawnym Białorusi, ale też tak naprawdę przyjęcie rozwiązań rosyjskich, choćby związanych z kodeksem celnym i podatkowym. Oczywiście tych sfer było bardzo dużo, w kilku nie udało się dojść do porozumienia obydwu państwom. Niemniej jednak Białoruś postrzegała to jako zbyt dużą ingerencję Rosji i to, że Rosja może zbyt mocno chcieć kontrolować Białoruś. I stąd też brały się rozmowy o bezpieczeństwie, stąd też zwiększała się współpraca choćby pomiędzy Ministerstwami Obrony Białorusi i Polski. Stąd też nawet na Białorusi pojawiały się jakieś idee, że być może należałoby przeprowadzić wspólne ćwiczenia wojskowe choćby z Polską, aczkolwiek rok temu mniej więcej ćwiczyli na Białorusi brytyjscy żołnierze, co było też takim dość dużym ewenementem, biorąc pod uwagę poprzednie lata. I ta współpraca, o której wspominam, czyli ta współpraca z Polską, z państwami Unii Europejskiej, nawet z NATO, ona była podyktowana właśnie chęcią z jednej strony państw zachodnich, żeby wzmacniać tę suwerenność Białorusi, a z drugiej strony nawet pewnemu myśleniu, które wtedy jeszcze zdawało się, że jest bliskie władzom białoruskim, czyli również wzmacnianie tej swojej niezależności. Z tym też związana była cała idea Mińska jako doskonałego miejsca dla rozmów pokojowych, czyli procesu ukraińskiego. Z tym też była związane mówienie o tym, że jednak Białoruś, mimo że w konstytucji jest napisane tylko dążenie do neutralności, że być może na tę neutralność powinna postawić, bo to jej zagwarantuje bezpieczeństwo. No i to wszystko w zasadzie zostało przekreślone w ciągu jednego wieczoru. Polska była też bardzo wygodnym obiektem ataków dla Aleksandra Łukaszenki, właśnie ze względu na sytuację, w której zawsze opowiadała się za demokratyzacją tego państwa. I niezależnie od współpracy z władzami realizowała dość dużo projektów i rozwojowych, i projektów demokratyzacyjnych. Była wygodnym obiektem do ataku ze względu na media, które są nadawane z polskiego terytorium,
od lat telewizja Biełsat, również portal Niechta czy Nexta, w zależności od tego, czy z białoruska, czy bardziej z łacińska czytamy. I Polska była też wygodnym obiektem ataków, dlatego że to na pewno by się spodobało w Moskwie, która ma z nami swoje specyficzne rachunki do załatwienia i też postrzegała zawsze Polskę jako państwo, które bardzo by chciało wyrwać spod rosyjskiej kurateli pozostałe państwa Europy Wschodniej, czy to wcześniej Ukraina, czy Gruzja, czy teraz Białoruś. Także Polska była też bardzo dobrym obiektem ataków, dlatego że to z inicjatywy polskiego rządu Unia Europejska się zabrała najpierw. Potem przedstawiciele rządu wystosowali odpowiednie oświadczenie dotyczące wyborów, a potem rozpoczęto i zainaugurowano powrót do polityki sankcji. I niezależnie od tego, co mówią białoruskie władze, te sankcje na pewno bolą białoruski reżim. Polska też była wygodnym obiektem ataków, choćby ze względu na stosunkowo bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, tylko że właściwie oczywiście podkreślali, że można było z punktu widzenia białoruskiego traktować jako Polskę jako takiego konia trojańskiego Ameryki u siebie. Natomiast jeśli chodzi o Rosję, Rosja absolutnie wykorzystała tę sytuację, która miała miejsce po wyborach. Władimir Putin nie tylko pospieszył z gratulacjami dla Aleksandra Łukaszenki, ale też z gwarancjami bezpieczeństwa, zapewnił go, że w razie czego Rosję pospieszy z bratnią pomocą. I to, co się zadziało i co jest bardzo moim zdaniem istotne i ważne, jeżeli chodzi o te dwa państwa, to jest przyspieszenie integracji pomiędzy nimi, ale przede wszystkim w sferze wojskowej. Dlatego, że Rosjanie jakby wyciągnęli pewne wnioski z tych momentów, kiedy Białoruś stawała okoniem w przypadku map pogłębionej integracji i stwierdzili, że okej, całą resztę możemy dyskutować, możemy je przerabiać, ale to, co jest dla nas najważniejsze, mówię tu o rosyjskim punkcie widzenia, to jest zapewnienie sobie obecności wojskowej i absolutnie zagwarantowanie sojuszu wojskowego z Białorusią. I na ich miejscu w zasadzie zrobiłabym to samo. To znaczy kontrakty gospodarcze można dzisiaj zawrzeć, jutro je wypowiedzieć. Kwestie polityczne też historia pokazywała, że państwa zmieniały wektory swojej polityki o 180 stopni wielokrotnie. Natomiast trudniej się takie rzeczy dokonuje w sytuacji obecności wojskowej. Dla Rosji to też może zabrzmi dziwnie, ale każdy, kto spojrzy na mapę, zrozumie dlaczego. Posiadanie gwarancji, że Białoruś pozostanie jej sojusznikiem wojskowym, jest też istotne z punktu widzenia obrony państwa rosyjskiego. Rosyjscy sztabowcy na 100% mają w głowach jeden problem, to znaczy jeżeli popatrzymy na wiek XIX i wiek XX, wszystkie wojny i wszystkie inwazje, nazwijmy to, które szły na Rosję / Związek Radziecki, przechodziły przez terytorium Białorusi i Bramę Smoleńską. To jest w zasadzie od Napoleona przez potem pierwszą wojnę światową na Hitlerze skończywszy. Więc to jest taka ich trochę idea fix, że ten kierunek strategiczny trzeba mieć absolutnie zabezpieczony. I stąd też, to jest też temat na odrębną dyskusję, ale stąd też ich działanie dotyczące wzmacniania choćby zachodniego okręgu wojskowego. No i ta Białoruś jest tutaj kluczowa, to znaczy najgorszym koszmarem sztabowca w Moskwie byłaby Białoruś jako państwo NATO. To znaczy to by oznaczało, że infrastruktura natowska może się znaleźć w odległości 250 km od granic Moskwy, no co absolutnie nie dawałoby szans na obronę rosyjskiej stolicy, więc z tego punktu widzenia Rosjanie są w stanie zrobić bardzo dużo, żeby tą Białoruś utrzymać. Jeśli popatrzymy na te ostatnie miesiące, to są bardzo intensywne spotkania dwustronne. One oczywiście częściowo są maskowane przygotowaniami do tegorocznych ćwiczeń Zachód-Zapad 2021, które są zwieńczeniem dwuletniego okresu przygotowawczego w przypadku Rosji i Białorusi. Trzeba podkreślić, że armie obu państw ćwiczą dość regularnie. To nie jest tak, że tylko się zbierają na poligonach w trakcie tych największych manewrów. To jest ten informacja o przyjęciu tego planu integracji wojskowej. To jest po raz pierwszy pojawiający się dokument, znaczy w zasadzie on się nie pojawił w sferze publicznej, ale informacja o nim tak, że oba państwa podpisały plan współpracy wojskowej na następne 5 lat.
To jest pomysł, który się pojawił, że powstaną trzy wspólne centra szkoleniowe białorusko-rosyjskie, rosyjsko-białoruskie. To jest pomysł, że Rosja wspólnie z Białorusinami będzie patrolować przestrzeń powietrzną tego państwa. Coś, co w NATO my określamy mianem air policingu, tylko u nas to się powiedzmy odbywa trochę na innych zasadach, tak bym to określiła. Niestety sprawdził się pewien czarny scenariusz, o którym jeden z moich białoruskich przyjaciół powiedział, bo trochę, pewnie część z Państwa oczywiście zna cudowny czarny białoruski humor, i powiedział, że no, nasze sojusze się różnią, bo wy jako Polska bardzo chcecie, żeby wasi sojusznicy byli obecni wojskowo na naszym terytorium, a my jako Białoruś niekoniecznie chcemy, żeby nasz sojusznik był obecny wojskowo na naszym terytorium. No i ten sojusznik się właśnie bardzo stara o to, żeby jednak na tym białoruskim terytorium swój odcisk wojskowy kobieta postawić. I to jest rzecz, która absolutnie niepokoi, nie tylko w kontekście tych zbliżających się ćwiczeń Zachód. Dlaczego wspomniałam, że to jest zwiększenie dwuletniego okresu przygotowawczego, bo ćwiczenia Zachód się odbywają co 4 lata, ale za 2 lata będą ćwiczenia Tarcza Związku, czyli państwa związkowego, i one z kolei będą też takim okresem, zwieńczeniem dwuletniego okresu przygotowawczego. Widać, że Rosja postawiła na rozwój regionalnego zgrupowania wojsk, czyli Armii Białorusi i jednostek Zachodniego Okręgu Wojskowego. No i też widać, że ćwiczenia oba państwa dość mocno skorelowały ze sobą. To znaczy mniej więcej jak w lutym na poligony z jednej strony obwodu kaliningradzkiego i drugiej Białorusi weszły jednostki wojskowe, tak w zasadzie trochę przestali zmniejszyć liczbę ćwiczeń w okolicy teraz katowickiej Wielkiej Nocy. No, przynajmniej nie po stronie białoruskiej, bo po stronie rosyjskiej ta liczba ćwiczeń ciągle jest dość istotna. I to wszystko też stanowi o komunikowaniu strategicznym. Dlaczego mamy tak dużo informacji dotyczących Zachodu, w porównaniu zwłaszcza do tych sprzed 4 lat? No dlatego, że ma to wywrzeć odpowiednie wrażenie na państwach zachodnich. Nawet dzisiaj, jak państwo popatrzycie, w polskich mediach zrobił się szum wokół informacji podanej przez białoruskie Ministerstwo Obrony, że doszło do incydentu na granicy powietrznej, to znaczy, że ze strony polskiej została przekroczona granica powietrzna Białorusi. No i że został wezwany attaché Polski do złożenia wyjaśnień i sprawdzenia, co się stało. Tak co do zasady, do takich naruszeń one się zdarzają od czasu do czasu. To jest jakby nic specjalnie dziwnego. Najczęściej oba państwa dogadywały się na roboczo i niekoniecznie o tym wszystkie media świata musiały się dowiedzieć. Czasem, to zwłaszcza z Rosjanami w obwodzie kaliningradzkim testujemy, po prostu myśliwiec nie wyhamuje, tak bym to określiła. Natomiast wracając, Rosja przede wszystkim postawiła teraz na integrację wojskową. Dalej będzie to dalsza integracja polityczna i w miarę możliwości gospodarcza, o czym świadczą kontrakty na przesył towarów białoruskich przez Rosję, ich eksport przez port w Ustłudze, mimo że w niektórych przypadkach jest to absolutnie bezsensowne z punktu widzenia ekonomicznego, dlatego że wcześniej te towary szły dużo krótszą, bliższą i tańszą drogą przez porty państw bałtyckich, a przede wszystkim Litwy i Łotwy. A tak jak wspomniałam, te kontrakty jeszcze w miarę można sobie wyobrazić, że są odwracalne stosunkowo szybko. A z integracją wojskową już tak łatwo nie jest. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, jeśli chodzi o kwestię integracji politycznej, to jest zapewnienie przez Rosję sobie możliwości wpływania na przyszły ustrój Białorusi. Bo też jak Państwo zwróciliście uwagę, władze białoruskie w zasadzie od niemal wyborów mówią o konieczności zmiany konstytucji. Aleksandr Łukaszenka o tym mówił w rozmowach z Władimirem Putinem, w zasadzie mówiąc, że po zmianie konstytucji on odejdzie, zostaną rozpisane wybory, że system państwowy się zmieni. No i teraz widać, że środek prezydencki na Białorusi bardzo mocno stara się ten proces w taki sposób przekształcić, żeby albo Łukaszenka nie musiał rezygnować ze stanowiska, albo zapewnić mu inną funkcję w państwie, która będzie dawała mu szerokie uprawnienia, niekoniecznie będąc prezydentem. Tu oczywiście wszystkich oczy są zwrócone nagle na Kazachstan i na historię Nursultana Nazarbajewa. Dlaczego Rosjanom zależy na zmianach na Białorusi, zmianach politycznych? Z kilku powodów.
Pierwsza rzecz to są kwestie osobistej, nie to, że nienawiści, ale raczej nie przypadają ze sobą Łukaszenka z Putinem. Z wielu różnych powodów. Putin chyba ma trochę kompleksy w stosunku do Łukaszenki, ale jest to jeden z mniejszych przywódców, który rządzi dłużej od niego, co by nie mówić. I pamięta czasy, kiedy on daleko nie był nikim istotnym w elicie rosyjskiej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest kwestia utrzymania wpływu. Tak jak wspomniałam, Rosjanie z jednej strony starają się to zrobić wojskowo, ale będą chcieli to zrobić politycznie. I w momencie, kiedy parlament, który obecnie na Białorusi jest sprowadzony raczej do takiej trochę fasadowej roli maszynki do zatwierdzenia dekretów prezydenta, miałby dużo więcej do powiedzenia w systemie politycznym, miałby faktycznie realizowałby nie tylko inicjatywę ustawodawczą, ale to parlament czy większość parlamentarna formowałaby rząd, to by dawało dodatkowe narzędzia wpływu dla Rosji, dla jej polityki w tym państwie, dlatego że już teraz pojawiają się głosy, że jedna, druga partia absolutnie prorosyjska, pytanie czy zostanie zarejestrowana, bo też być może Państwo wiecie, że od 2000 roku nie została zarejestrowana żadna nowa partia polityczna na Białorusi, o czym warto wspomnieć. Bo Aleksandr Łukaszenka trochę się bał przekazania władzy, nawet w najmniejszym stopniu, tak? Dlatego ten autorytaryzm białoruski z punktu widzenia politologicznego, on się różni od takiego, nazwijmy to, klasycznego autorytaryzmu, bo nie ma tam partii władzy po prostu. Więc to jest jeden element, w którym Rosjanie chcieliby mieć więcej do powiedzenia, czyli właśnie w systemie parlamentarnym, kiedy partia prorosyjska na przykład dzięki dużemu finansowaniu miałaby duży wpływ na kształtowanie systemu państwowego, czy na to, co się w państwie dzieje. Zresztą tutaj możecie Państwo popatrzeć na lata wcześniejsze Ukrainy i Partii Regionów. Więc myślę, że do czegoś takiego sądzę, że Rosja by może i chciała nawet dążyć, bo to jest prostsze niż nawet obstawienie tylko i wyłącznie nowego kandydata na prezydenta, bo to jest zawsze tylko w zasadzie jeden człowiek, który może dziś powiedzieć jedno, jutro zrobić zupełnie co innego. No i oczywiście Rosjanie na pewno będą chcieli mieć wpływ na wybór nowego prezydenta i sądzę, że bardzo by chcieli, żeby kolejnym prezydentem Białorusi już nie został Aleksandr Łukaszenka z bardzo wielu różnych powodów. Również takich, że tak jak wspomniałam, no Łukaszenka nie zawsze był 100% lojalny, czasami potrafił się zachować w sposób taki, który nazwijmy to dbał fasadowo, bo fasadowo, ale jednak o interesy Białorusi, tak jak w przypadku tych map drogowych integracyjnych. Tak jak w przypadku choćby takim, że od 2018 roku nie została przez Białoruś podpisana doktryna wojskowa państwa związkowego, co zostało zrobione przez Rosję już dość dawno. Więc lepiej mieć i ośrodek prezydencki w kieszeni, i ośrodek parlamentarny w kieszeni, zwłaszcza jeśli ten ośrodek prezydencki miałby dużo mniejsze pełnomocnictwo i możliwości niż ma to obecnie, stąd też takie, a nie inne działania rosyjskie. I tutaj w zasadzie są zabezpieczone interesy Rosji podwójnie, to znaczy z jednej strony politycznie, z drugiej strony wojskowo. I bardzo trudno sobie wyobrazić w takiej sytuacji bez zmian w Rosji, żeby udała się zmiana doktora polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Białorusi. Niestety mówię to z dużym smutkiem, bo coś, co powiedzmy można było sobie próbować wyobrażać jako długofalową pracę w ciągu ostatnich 2-3 lat i w ciągu kolejnych kilku, być może kilkunastu, o tyle to będzie bardzo trudne do zrealizowania. Oczywiście tego scenariusza nie można wykluczyć, dlatego że właśnie w latach 80. sowietolodzy raczej też się nie spodziewali, że Związek Radziecki upadnie i na pewno wsparcie dla tego duchu niezależności społecznej, który się zrodził na Białorusi w ciągu ostatnich kilku miesięcy, czyli od sierpnia ubiegłego roku, czy w zasadzie nawet wcześniej, bo jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, jest absolutnie istotny, jest bardzo ważny. I tutaj też nie ma co się oszukiwać, Polska i państwa takie jak Litwa, czy państwa sąsiednie upatrują swoje szanse, że przyjdzie taki moment, że to jednak białoruskie społeczeństwo zdecyduje o tym, jaka będzie jego przyszłość. I być może nawet będzie też tak na tyle szczęśliwy moment, że będzie to społeczeństwo mogło podjąć taką decyzję, nie patrząc na ewentualne czołgi, które wjeżdżają ze Smoleńska do Białorusi. Bo niestety nie ma co się oszukiwać, że raczej w obecnej sytuacji
nawet gdybyśmy sobie taki scenariusz chcieli wyobrazić, że nie spotkałby się z interwencją rosyjską, spotkałby się niestety. To jest kolejna smutna lekcja, która, czy w zasadzie kolejny smutny wniosek, który płynie z wydarzeń ostatnich miesięcy. No i tutaj trzeba powiedzieć uczciwie, że to w zasadzie winna jest jedna osoba i to osoba, która wydawało się, że nauczyła się lekcji ukraińskiej, że zdawała sobie sprawę z tego, jak kruche są podstawy niezależności i jak bardzo trzeba o nią zadbać. No ale niestety Aleksander Łukaszenka wykonał ten jeden telefon zbyt dużo, a potem już musiał iść dalej, brnąć w swoich tezach. I też myślę, że Polska jest dla niego bardzo dobrym, nazwijmy to chłopcem do bicia, nawet dosłownie, bo przecież ostatnio w słynnej wypowiedzi z ubiegłego tygodnia powiedział, że w zasadzie to wrogów należy bić po mordzie. Ja tak naprawdę dotyczyło kontekstu polskiego. Że dla niego jest też dobrym usprawiedliwieniem tego, co się w zasadzie stało na Białorusi w ubiegłym roku. Bo myślę, że ciągle trudno jest mu dojść do wniosków jedynych właściwych, że to on i jego bezpośrednie otoczenie zawaliło całą kampanię i zawaliło całe wybory. Bo też z punktu widzenia politologicznego można wskazać na kilka miejsc i punktów w trakcie tej kampanii, które gdyby jeden albo kilka z nich zostało przeprowadzone inaczej, to w zasadzie rezultat tych wyborów i to, co się działo już po wyborach, na pewno byłby daleko inny. Natomiast wracając jeszcze do podstawowego pytania, czyli Białoruś między Polską i Rosją. No niestety teraz Białoruś w sferze wpływów Rosji. Pytanie, jak długo to pozostanie, ale to pytanie jest również sytuacji bezpośrednio wewnętrznej w Rosji. Bo na razie niestety nie mam optymistycznych wiadomości, jeśli chodzi o te kwestie. Białoruś między Polską, co Polsce zostaje, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie możemy teraz patrzeć i powiedzieć, okej, to już nie nasza sprawa. Jak wspomniałam, zostaje wsparcie dla tych środowisk niezależnych, które ciągle walczą o tą suwerenną Białoruś. Pozostaje też podtrzymywanie zainteresowania tematyką białoruską na arenie międzynarodowej. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że po jakimś czasie, kiedy informacje znikają z nagłówków i pierwszych stron gazet, ciężko jest cały czas myśleć o danym kawałku ziemi, a nie ma co się oszukiwać, że ta demokratyczna i suwerenna Białoruś zawsze będzie leżała w interesach Polski, dlatego że to też jest dla nas, leży to w naszych interesach bezpieczeństwa, jest to dane dodatkowe zabezpieczenie. Bardzo jestem ciekawa, jak będą wyglądały nasze stosunki dwustronne, dlatego że nie powiem, że gorzej być nie może, bo zawsze może być gorzej. Od października nie mamy ambasadorów, to znaczy formalnie są, ale każdy w swoim państwie, to znaczy ambasador Czuszał został wezwany do Mińska. No i w odpowiedzi Polska musiała wezwać ambasadora Michalskiego do Warszawy. No i obaj są w swoich państwach, chociaż formalnie ciągle mają status ambasadorów. To z jednej strony, z drugiej strony Białoruś zażądała od Polski drastycznej redukcji personelu dyplomatycznego, a to ze względu na powiedzmy coś, co istnieje w konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, czyli równoprawność dwóch stron, chyba że strony postanowią inaczej, to znaczy myśmy mieli dużo więcej dyplomatów na Białorusi niż w Białorusi u nas, ale to wynikało choćby z wielkości państwa, z możliwości centrali itd., a też interesów, które było realizowane. No i nie ma co się oszukiwać, że uszczuplenie liczby pracujących dyplomatów do 18, czyli tylu Białoruś ma w Polsce, no raczej się też nie przysłuży dobru stosunków dwustronnych. No i oczywiście ostatnia kwestia, która była bardzo widoczna w mediach w ciągu ostatniego miesiąca mniej więcej od czasu aresztowania Andżeliki Borys, czyli szefowej Niezależnego Związku Polaków na Białorusi, to jest oczywiście kwestia mniejszości polskiej. Kwestia, która zawsze się pojawiała w przypadku pogorszenia stosunków dwustronnych polsko-białoruskich i to było bardzo mocno widać w 2011 roku. I kwestia, gdzie władze białoruskie doskonale wiedzą, że Polska to zaboli. I sytuacja teraz jest niestety bardzo podobna, to znaczy o ile jeszcze w 2005 roku, kiedy doszło do rozpadu, właściwie ten rozpad został zaaranżowany przez białoruskie władze,
doszło do rozpadu Związku Polaków na Białorusi. Nawet nie chodziło o to, że to był Związek Polaków, bo to mógł być związek w zasadzie dowolny. Problem polegał na tym, że była to największa, najbardziej prężnie działająca, niezależna od władz w Mińsku organizacja społeczna. I to bardzo kłuło w oczach. Do tego oczywiście dochodził czynnik Polski. Polski, która jak wiadomo zawsze ma tylko wrogie zamiary i tylko knuje i spiskuje jako odebrać rodzieńszczyznę. Natomiast został rozbity Związek Polaków na Białorusi, a tamtej pory zaczęły się problemy dość poważne, które miał ten niezależny uznawany przez Warszawę ZPB. No i w tym roku niestety dokładnie mamy tą samą historię, tylko już ewidentnie ma to wymiar antypolski, to znaczy pretekstem była jedna akademia poświęcona żołnierzom wyklętym. Pretekstem do tego, żeby teraz oskarżyć szefostwo ZPB o propagowanie nazizmu, co też pokazuje, jak bardzo w tej polityce historycznej Białoruś zaczęła mówić rosyjskim językiem. A to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, że też oskarżenia rzucone, bardzo poważne zresztą, osianie nienawiści, ekstremizm i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj też widać, że białoruskie władze bardzo wiedziały, jak uderzyć, dlatego że powiedzmy wszyscy ci, którzy teraz przebywają w więzieniach, raczej obawiam się, że mogą prędko z nich nie wyjść, choćby dlatego, że ten konkretny punkt kodeksu karnego, tam są widełki, ale czyli od 5 lat do 12. Sędzia nie może dać mniej niż 5. Nie ma takiej opcji, że do 12 lat na przykład nie. No i to niestety jest kolejna smutna wiadomość. Oczywiście pojawiały się tego rodzaju, nazwijmy to, wrzutki, że białoruskie władze zaeskalowały całą sytuację, żeby potem z nią zdeeskalować, co się po angielsku ładnie określa escalate to de-escalate. Trochę jest to, znaczy to jest bardzo widoczne w imperium rosyjskim, choćby jak spojrzymy teraz na co się dzieje na granicy z Ukrainą, to widać, ale chyba się Białorusini trochę przeliczyli, to znaczy przelicytowali dość mocno, bo jednak Polska nie będzie za wszelką cenę usiłowała zmienić swojej polityki, dlatego że to wręcz byłoby śmieszne. Już widzę osobiście Andrzeja Poczobuta, który się cieszy, że został zwolniony, dlatego że Polska obiecała jakieś ustępstwo wobec białoruskiego reżimu. No raczej byłoby wściekły, jak go znam, gdyby coś takiego się zadziało. Więc to wszystko sprawia, że te stosunki polsko-białoruskie, wdające się przewidzieć w przyszłości, będą złe po prostu. Tutaj nie ma co się oszukiwać. Raczej nie widać możliwości poprawy, nie widać żadnego impulsu, który mógłby taką poprawę przynieść. Tym bardziej, że tu też wróćmy na chwilę do kwestii wewnątrz białoruskich i do słynnego spotkania o reformie MSZ-u, które miało miejsce tydzień temu, właśnie w trakcie którego Łukaszenka powiedział te słynne słowa o byciu po mordzie. Nad reformą MSZ-u białoruskiego rozmawiał o czym minister spraw zagranicznych i generałów. Więc ja nie mam specjalnie wątpliwości co do tego, w którą stronę reforma zmierza. A dotychczas był to w zasadzie jeden z nielicznych resortów, ale nie jedyny, który dostrzegał korzyści bardzo mocne ze współpracy z państwami zachodnimi, ze zmniejszenia zależności od Rosji, ze zwiększenia swojej własnej niezależności, czy to paliwowej, czy w sferze bezpieczeństwa. No a teraz niestety białoruski MSZ raczej się już zaczął skłaniać w kierunku dość surrealistycznych oświadczeń stosowanych pod adresem ambasady Stanów Zjednoczonych na przykład, czyli wspólnego gospodarowania Alaską. Tu też możecie Państwo poczytać te. Być może doktor Rusu wam prześle, bo to jest jedno wielkie kuriozum. Znaczy, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani stosunkami dyplomatycznymi, protokołem dyplomatycznym, to jest oświadczenie pod tytułem jak nie pisać oświadczeń, żeby nie wkurzyć drugiego państwa. Tak bym to eufemistycznie określiła. Niby miało być śmieszno, ale wyszło żałośnie. Tak można to w dużym stopniu ująć. Natomiast to, co rysuje się na horyzoncie, jeśli chodzi o kwestie stosunków rosyjsko-białoruskich,
Rosja nie odpuści. Tak, tutaj co do tego nie ma co się oszukiwać. Będzie dążyła do tego, żeby zrealizować swoje cele na Białorusi, czyli właśnie pogłębić tą integrację na tyle, żeby Białorusi było się z niej bardzo trudno wycofać. Co też tak na dobrą sprawę jest pewnym elementem myślenia imperialistycznego i przywracania takiego myślenia o imperium, które jest dość żywe ciągle w Moskwie i na Kremlu. Co powoduje, że no niestety nawet nie tyle Białoruś między Polską a Rosją, co daj Boże, żeby ten dylemat faktycznie Białoruś kiedyś miała, którą sojusz z którym państwem wybrać i którą drogą pójść.